Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mimo pięknej pogody zdecydowaliście się Państwo nie na jogging, na pływanie w Wiśle, ani na zabawę na plaży, tylko na słuchanie o sprawach ostatecznych chyba, w pewnym sensie. Radykalne przedłużanie życia. Ja chciałem na początku Państwa zapytać, czy dla Państwa jest to radykalne? To jest o kilka lat? O kilkadziesiąt? O kilkaset? Zależy od organizmu. Znaczy okej, jak mysz żyje średnio 2 lata, to dla niej przedłużenie o 2 lata, no to jest radykalne. Ale u człowieka 2 lata... Podwojenie. Może kilkaset. Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność poprowadzić dzisiaj debatę, rozmowę, panel o radykalnym przedłużaniu życia. Ja o tym myślę i o tym będę, może nie tyle opowiadał, tylko o to pytał, z pozycji fizyka. Fizyka dziennikarza naukowego, bo jestem dziennikarzem naukowym, nazywam się Tomasz Rożek. Natomiast prawdziwymi bohaterami są Państwo, którzy tutaj siedzą, pani dr Grażyna Osieniak, Instytut Biologii Doświadczalnej, i pan Paweł Chojnacki, transhumanista, aktywista medyczny, medycyny regeneracyjnej. Czy Państwo moglibyście powiedzieć, czym dla Państwa jest to radykalne przedłużanie życia? Z punktu widzenia biologa i z punktu widzenia transhumanisty. Więc tak, jeżeli spojrzeć na sprawę przedłużania życia faktycznie z punktu widzenia biologa, czyli tego, co my wiemy na ten temat w oparciu o doświadczenia, które zostały przeprowadzone na całym świecie, bo nie tylko w laboratorium, w którym ja pracuję i w którym zajmuję się problemami starzenia na poziomie komórkowym, to tak jak pan zauważył, to bardzo zależy od tego, komu chcemy to życie przedłużyć. Ponieważ generalnie interesuje nas przedłużanie życia u ludzi, to radykalne przedłużanie życia, które w dalszym ciągu jest chyba jeszcze, znaczy na pewno jest nieosiągnięte, to jest o 20, powiedzmy około 20%, jeśli chodzi o człowieka, i osiągnięte w tym sensie, że nie umiemy jeszcze aż tak dobrze manipulować długością ludzkiego życia, żebyśmy wiedzieli, jak to zrobić w sposób w pełni świadomy, co nie znaczy, że takie rzeczy się nie dzieją i nie podejmowane są takie próby. Więc jeśli chodzi o człowieka, to faktycznie to jest już dużo. Natomiast im weźmiemy prostszy organizm, tym wydaje się to łatwiejsze, co dla nas akurat nie jest dobrą informacją, i życie muszki owocowej można przedłużyć faktycznie dwukrotnie na przykład. Także no niestety tutaj wielkich osiągów póki co nie ma i raczej bym się nie spodziewała na razie. Czy ja mogę, zanim panu oddam głos, może to pytać, bo wydaje mi się, że to jest w tym wszystkim chyba najistotniejsze. My, mówiąc o radykalnym przedłużaniu życia, chyba powinniśmy na początku zdefiniować w stosunku do czego my chcemy to życie przedłużać. No przecież lat temu 300 czy 400 ludzie żyli średnio lat 40, dzisiaj żyją średnio lat 80, czyli w zasadzie medycyna nowoczesna już radykalnie przedłużyła życie człowieka dwukrotnie. Czyli dzisiaj, mówiąc o radykalnym przedłużaniu i o dwukrotnym, no to mówimy od lat 80 średnio do 160. Tak. Okay. Bardzo proszę. Dla transhumanistów ten radykalizm w przedłużaniu życia to jest nie tylko to, o ile lat przedłużymy życie, bo tutaj różni naukowcy, którzy są transhumanistami, podają różne liczby. Niektórzy malują światłą przyszłość, gdzie ludzie mogą żyć po 1000 lat. Inni mówią, że 150 lat w ciągu najbliższych kilkuset jest możliwe. Natomiast chodzi przede wszystkim o to, żeby radykalnie zmienić nasz sposób myślenia o starzeniu się i żeby zacząć używać technologii, które już mamy, żeby jak najbardziej przedłużyć takie świadome życie, które ma każdy z nas. Dlatego, że dla większości z nas normalne jest to, że starzejemy się, tracimy sprawność, przede wszystkim tracimy sprawność umysłową. Okej, część z nas może dożyć do 90 czy nawet do 100 roku życia, natomiast te ostatnie 30 lat to będzie tak naprawdę stan potępienia, kiedy mało co rozumiemy. Transhumaniści ten radykalizm przenoszą też właśnie w poprawienie jakości życia pod koniec, kiedy możemy używać tak naprawdę medycyny, którą już mamy. W tym tygodniu wyszło bardzo ciekawe badanie w Nature dotyczące walki z Alzheimerem.
Mamy leki neurotropowe, które bardzo dobrze są w stanie powstrzymywać, spowalniać demencję, tak żebyśmy jak najdłużej rzeczywiście byli aktywni w życiu. I to jest przede wszystkim ruch, żeby radykalnie zacząć inaczej myśleć na temat starzenia się i na temat leczenia tego. Przede wszystkim uznawania starości jako takiej za coś, czym sobie możemy radzić, nawet jeżeli występuje w naturze dookoła nas. Czy zdaniem Pana możliwa jest sytuacja, w której życie i śmierć to będzie taki stan zero-jedynkowy? Żyje w pełni świadomy, zdrowy, szczęśliwy, zadowolony. Przychodzi ten dzień, w którym mam umrzeć i po prostu umieram. Bo póki co jest tak, że żyję, jestem świadomy, szczęśliwy i zadowolony, w pewnym momencie zaczynam się starzeć i bardzo dużo zależy od mojego wewnętrznego, nie wiem, samopoczucia, od trochę może kwestii w co wierzę, w co nie wierzę, od mojego charakteru, bo niektórzy są starzy i zadowoleni, inni są starzy i w depresji. Pewnie też zależy od tego, czy mam bliskich, rodziny i tak dalej, i tak dalej, ale ten proces umierania, starzenia, później umierania, on jest procesem ciągłym. Jak rozumiem, Pan mówi, że być może w przyszłości to będzie proces taki właśnie zero-jedynkowy. Znaczy, możemy postrzegać tą stronę. Biologicznie on nie będzie zero-jedynkowy, bo człowiek jest stanowczo zbyt złożony, tak jak pani doktor mówiła, żeby dało się tak określić zero-jedynkowy, to znaczy żyje, wszystko jest dobrze i nagle coś się staje, jakiś jeden enzym się wydziela, człowiek całkowicie nagle umiera. To tak nie działa. A możemy chcieć to zacząć postrzegać tak, znaczy możemy chcieć zacząć postrzegać starzenie się jako coś, z czym możemy coraz bardziej walczyć. Coraz bardziej... Znaczy można walczyć z czymś, co jest nieuniknione? No z tego co wiem, to na przykład walczymy z powodziami jako cywilizacja, walczymy z głodem, z epidemiami i nie mamy z tym raczej większych problemów takich ideologicznych. Mimo że wiemy, że w końcu zdarzy się epidemia, która może zabić naszą część ludzkości, ale my tak przygotowujemy się do walki z tym. I to jest takie podejście transhumanisty właśnie. Nie bójmy się mówić, że możemy walczyć o lepsze jutro, o lepszą starość dla większości z nas. To ja, jeżeli mogę tu coś dodać, to ja się bardzo cieszę, bo nie myślałam, że biolog będzie miał tyle wspólnego z transhumanistą, bo to jest dokładnie tak naprawdę to, co chodzi przy badaniach związanych z procesem starzenia teraz biologu. To znaczy ta kwestia wydłużania życia trochę zeszła na plan dalszy, bo tak jak pan zauważył, tak naprawdę my żyjemy coraz dłużej, wcale nie robiąc tego, nie jest to wynikiem naszego intencyjnego działania, że bierzemy jakąś pigułkę, która nam zapewnia życie o ileś tam czasu dłużej, tylko po prostu ten rozwój medycyny i cywilizacji w pewnym stopniu nam to umożliwia. Natomiast są takie ładne dwa angielskie pojęcia jak lifespan, który się dobrze tłumaczy, czyli długość życia, i healthspan, który już się troszkę trudniej tłumaczy, który mówi o tym, ile w tym naszym lifespan jest tego health, czyli tego zdrowia. I faktycznie ta praca i wszystkie wysiłki idą teraz w tą stronę, żeby ten healthspan w naszym w życiu, czyli ten okres dobrego, zdrowego życia, był równy. To jest też pytanie, co to znaczy help, czy zdrowie na starość, bo to niekoniecznie znaczy tak, że mam być jak najdłużej młodzi i wyglądać tak samo przez 50, 60, 70 lat. To chodzi o to, żebyśmy, będąc już osobami starszymi, i to będzie widać, że my jesteśmy osobami starszymi, już nie jesteśmy tak samo sprawni, ale byli samowystarczalni, mogli realizować swoje jakieś marzenia, cele, radzić sobie komfortowo, tak żebyśmy mieli z tego satysfakcję we współczesnym świecie. Więc to nie jest takie absolutnie utrzymywanie młodości w nieskończoność, tylko utrzymywanie chociaż najkrócej samodzielności, sprawności przez jak najdłuższy czas. I tutaj się absolutnie zgadzam, że to jest jakby najistotniejszą chyba kwestią, jeśli chodzi o właśnie problemy, rozwiązywanie tych biologicznych zagadek związanych z długością życia. Pani doktor, czy u jakichkolwiek zwierząt na tej planecie lifespan równa się healthspan? Bo to się wiąże z tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, z tym takim trochę, z tą taką sytuacją trochę zero-jedynkową. Mm-hmm. Czy jestem zdrowy? Nie starzeję się. U nas okres starzenia może trwać kilkadziesiąt lat. Jeżeli ktoś żyje lat 80, to znaczy, że najpewniej przez
15, może 20 lat się po prostu starzeje. Są zwierzęta, które się nie starzeją. Czy są takie zwierzęta? Mówi się o tak zwanym zaniedbywalnym starzeniu, czyli są takie organizmy, są zwykle organizmy żyjące gdzieś głęboko w morzach, bardzo specyficznym środowisku. I tam faktycznie są to organizmy długo żyjące, których nie stwierdza się objawów starzenia. Więc jakby natura daje nam przykłady, że coś takiego może być. Oczywiście być może jest to tak ograniczone przez określone warunki środowiska i genotyp tych organizmów, że jest to nie do przełożenia, ale to daje ludziom do myślenia, że to nie jest takie nieuniknione proces starzenia. No, są meduzy, które w ogóle nie umierają, czy w momencie jak im jest źle, jak są głodne, jak są zaatakowane, po prostu jak gdyby potrafią cofnąć zegar biologiczny, potrafią się z powrotem zamienić w małą meduzę. U człowieka nie dałoby się tego zastosować. No nie, no to chyba już jest właśnie ta fikcja, czy marzenie, które jest trudne do spełnienia. Natomiast to, co chyba, z czym wszyscy się zgadzają, jeśli chodzi o biologów, to, że starzenie jest modyfikowane. To jest chyba najważniejsza rzecz. To znaczy, my wiemy, że my się starzejemy bardzo różnie, każdy z nas. No i to, w czym pokłada się olbrzymią nadzieję, to, że my to starzenie możemy jednak modyfikować, czyli że ono będzie przebiegało lepiej, a nie gorzej, tak jak w niektórych przypadkach. Zapisałem sobie takie pytanie, które być może w ogóle powinno być zadane na samym początku. Czy z biologicznego punktu widzenia śmierć jest w ogóle konieczna? Ja myślę, że jeżeli spojrzymy na ewolucję i na to, że jednak musi być pewna zastępowalność pokoleń i że może każde następne pokolenie niesie coś nowego i wnosi coś nowego, to chyba jednak jest konieczna, jest potrzebna do tego, żeby ta ewolucja występowała. Czy pan ma takie samo zdanie? To znaczy, ewolucyjnie bardzo mało organizmów mogłoby optymalizować pod kątem nieumierania, dlatego że te organizmy nie są w stanie się przystosowywać. Ewolucja właśnie polega na tym, żeby jak najwięcej próbować różnych nowych designów takich organizmów i sprawdzić, który będzie najlepszy. W momencie, kiedy mamy jeden niezmienny organizm, on umiera bardzo łatwo, kiedy zmieni się środowisko wokół niego. I teraz ja bym zapytał w ten sposób, co to jest starzenie się właśnie pod kątem tej optymalizacji? Bo mamy takich dość kontrowersyjnych naukowców, jak na przykład Obrey-Nigray, który stoi na czele fundacji SENS, która tworzy takie właśnie radykalne pomysły, radykalne ścieżki, w jaki sposób możemy walczyć ze starzeniem się. I on zaproponował model, gdzie mamy 7 takich podstawowych procesów, które zachodzą w ludzkim ciele, które składają się na starzenie się, które tak naprawdę są ewolucyjnymi procesami, które nie zostały ewolucyjnie wyplenione, dlatego że ludzie żyli zbyt krótko, a te procesy trwają tak długo, że tak naprawdę nie mieliśmy czasu przystosować się do walki z nimi. Jeżeli przez wiele dziesiątek tysięcy lat było tak, że człowiek umierał niedługo przed 30 urodzinami, nie było po co martwić się procesem, który zaczynał się w wieku około 70 lat. Dzisiaj widzimy, że na przykład ogromnym problemem, który jest dla nas ciężki do pokonania, jest demencja, czy są nowotwory, które praktycznie nie zdarzały się wcześniej, kiedy człowiek żył po te 30 lat. I ewolucja sobie z nimi nie dała rady, to dopiero nasza medycyna może spróbować walczyć z nimi już w naszym tempie i dla naszej długości życia. Pytam o to, czy z biologicznego punktu widzenia śmierci można by uniknąć. Państwo odpowiadacie, że broń Boże nie, bo dzięki temu działa ewolucja i dzięki tej ewolucji my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. No to w takim razie po co my w ogóle walczymy o radykalne przedłużanie życia? Jeżeli tak na to spojrzeć, to czym krócej żyjemy, tym jest większa, szybsza zastępowalność pokoleń, tym więcej wariacji, tym szybciej osiągniemy więcej. Ja tu zgadzam się z tym pytaniem. Myślę, że jeżeli ktoś z Państwa był na otwarciu tego festiwalu przemian, to pytanie padło podczas drugiego wykładu, czy to naprawdę będzie dla nas dobre. I ja też mam takie wątpliwości, czy radykalne, jeżeli tu mówimy
radykalne nie 20%, bo uważam, że faktycznie to nie jest aż takie przerażające o 20% przeżycie, ale 2-3-krotnie. To trzeba by się na pewno najpierw bardzo mocno zastanowić, czy to jest to nas tak do końca bardzo urządza. Więc stąd mówię, tutaj cały czas jest nacisk bardzo na to, żeby to nasze życie, które tak czy inaczej jest coraz dłuższe, ono powoli stopniowo, patrząc na kolejne pokolenia, się wydłuża, było coraz lepsze, a nie koniecznie tak bardzo radykalnie je wydłużać. Wydaje mi się, że tutaj aż o to nie trzeba się aż tak bardzo myśleć. Już dzisiaj zauważamy, i to w sumie wpisuje się w jakąś większą historię w ogóle gatunków żywych na Ziemi, które czym dłużej żyją, tym mają mniej potomstwa. My też mamy coraz mniej potomstwa, być może dlatego, że coraz dłużej żyjemy. Czy to z Pana punktu widzenia nie jest takie trochę strzelanie sobie w kolano? To znaczy, to jest na pewno już troszkę inny proces niż taka ewolucja biologiczna, jaka miała dotąd miejsce, gdzie już nie nasz gatunek od dobrych kilkunastu tysięcy lat nie ewoluuje przez to, że każda jednostka rodzi się inna. My zaczęliśmy przekazywać sobie wiedzę. W momencie, gdy zaczęliśmy przekazywać sobie wiedzę, już niepotrzebne jest nam tak duże zróżnicowanie, natomiast długie życie pojedynczych jednostek może być bardzo problematyczne, dlatego że jeżeli nagle obudzimy się w społeczeństwie, gdzie mamy osoby żyjące powiedzmy setki lat czy tysiące lat, możemy się obudzić w gerontokracji, gdzie po prostu nikt poniżej setnego roku życia nie ma prawa wyborczego, bo to jeszcze dzieci. Czy my żyjemy w społeczeństwie, w którym niektórzy dożywają lat 100 czy 90 i ten model społeczeństwa już tego nie wytrzymuje, model chociażby ekonomiczny. Więc jak spróbuję sobie wyobrazić społeczeństwo, w którym ludzie dożywają nie kilkuset lat, tylko 150, to oznacza, że ich dzieci mają lat 120, ich wnuki mają lat 90, a wnuki i tak dalej, i tak dalej. Kto na takie społeczeństwo pracował? To jest co prawda problem chyba pozabiologiczny, poza transhumanistyczny, więc możemy ten wątek gdzieś tam zostawić z boku. Ale przepraszam, transhumanizm też się zajmuje problemami społecznymi. I też stara się właśnie znaleźć odpowiedzi na takie pytania, bo to jest jedna z oczywistych rzeczy nasuwających się. I każde przedłużenie życia, każda zmiana, jaką przyniesie nam przyszłość, choćby automatyzacja i robotyzacja, która już zaczyna patrzeć nam w oczy tak naprawdę, będą wymagały przemian społecznych. I tutaj w przypadku właśnie sytuacji, kiedy ludzie będą w stanie żyć po te setki czy tysiące lat, będziemy musieli przejść ogromne przemiany społeczne, gdzie tak naprawdę w ciągu życia człowiek będzie miał kilka cykli, kiedy uczy się od zera, bo pojawia się w świecie, który coraz bardziej przyspiesza, którego całkowicie nie rozumie, gdzie musi się nauczyć wszystkiego na nowo. Musimy całkowicie przemyśleć to, co to znaczy dla nas osiągnięcie czegoś w życiu, co to znaczy nauczenie się czegoś. Też co to znaczy ekonomicznie, no bo właśnie w momencie, kiedy będziemy mieli milionerów, którzy żyją sobie setki lat, nie oszukujmy się, że to oni pierwsi będą mieli dostęp do medycyny regeneracyjnej, właśnie terapii przedłużających życie, czy chcemy znaleźć się nagle w miejscu, gdzie jesteśmy rządzeni przez elitę, która ma kilkaset lat. Więc jednym właśnie z aspektów transhumanizmu jest zastanawianie się, jak można nawet nie zdemokratyzować, ale jak można sprawić, aby owoce tej pracy naukowej, tej pracy biologicznej były dostępne dla nas wszystkich i jak rzeczywiście można ukształtować społeczeństwo, żeby było gotowe na nadejście tego. Pomijając te wątki ekonomiczne i społeczne, na chwilkę załóżmy, że rzeczywiście bardzo chcemy radykalnie przedłużać swoje życie. Jakimi sposobami, zdaniem biologa, jakimi sposobami, zdaniem transhumanisty, można by to dzisiaj osiągnąć? Albo próbować osiągnąć? Tak. Mi się wydaje, że trzeba bazować na tych zasobach, które mamy, jeśli chodzi o nasz organizm. I wiadomo, że organizm i w związku z też ten proces starzenia jest to szalenie złożona kwestia. Nie da się, to może tutaj też warto od razu powiedzieć i wyjaśnić, jeżeli ktoś nie ma tej świadomości.
że nie ma pojedynczego czynnika biologicznego, który jest jednoznacznie związany tylko ze starzeniem na przykład, albo tylko z długowiecznością. Kiedyś była takie pomysły, żeby szukać tak zwanych gerontogenów, czyli genów, które będą odpowiedzialne za to, że się starzejemy, albo genów, które będą, jeżeli taki gen posiadamy, to będziemy długo żyli. I to już wiadomo, że czegoś takiego absolutnie nie ma, czyli że długość życia nasza jest związana, jeśli chodzi o czynnik genetyczny, z tego, jakie warianty różnych genów nasz organizm jest wyposażony. Przy czym prawda jest taka, że tylko w 30% tak naprawdę te geny i te różne warianty o tym decydują. Także pozostała 70% to jest wpływ na przykład. Tak, to jest wpływ środowiska. Sport. Tak, czyli to jest to wszystko, co właściwie jest tak samo osiągalne dla każdego. W związku z tym może być taka sytuacja, czego chyba takim dobrym przykładem jest właśnie najdłużej żyjąca, a już nie żyjąca kobieta, pani Jeanette Calment, która żyła, prowadziła tak naprawdę niezbyt zdrowy tryb życia i żyła niezmiernie długo. I możemy powiedzieć, że pewnie ona była wyposażona w taki zestaw genetyczny, który pomimo, że ona o siebie jakoś szczególnie nie dbała, to sprawiło, że dał jej szansę na tak długie życie. Natomiast... No to tutaj jest nadzieja u tych wszystkich, teraz pani tą nadzieję jakoś podbudowała, którzy nie dbają o siebie. Bo można o siebie nie dbać. Tak, pod warunkiem, że będziemy wiedzieli, że jesteśmy wyposażeni w to, co powinniśmy być wyposażeni, a tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Chyba, że rodzice i dziadkowie długo żyją. Tak, ale też nie do końca, dlatego że te badania, które wykazały, że 30% tylko geny odpowiadają za długość naszego życia, były właśnie prowadzone w oparciu o badania członków rodzin długowiecznych plus bliźniąt jednojajowych. Jak wiadomo, bliźnięta jednojajowe są to dwa organizmy, które mają identyczny zestaw genów. Ale na przykład, jeżeli takie osoby wychowują się w różnych środowiskach i mają różne losy życiowe, no to wtedy, jeżeli widać, że ich długość życia jest, to już może bardzo upraszam, ale to można sobie tak wyobrazić, długość życia jest różna. To znaczy, że tak naprawdę te geny to nie wszystko. Więc tutaj oczywiście, że jeżeli się jest z rodziny długowiecznej, to szanse na to, że będziemy żyć dłużej, są duże, ale pewności to oczywiście nigdy nie ma. Mówi pani, że 70% to moje własne zachowanie. Jeżeli przez całe życie optymalizuję to 70%, o ile z grubsza może moje życie być dłuższe? Myślę, że tutaj to nie sposób odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy w dalszym ciągu... I teraz pani tą nadzieję zabiła. W tym momencie. Mówię, z punktu widzenia biologii trzeba by przeprowadzić, mieć dowód eksperymentalny, żeby jednoznacznie móc powiedzieć. My tak naprawdę do końca nie wiemy, jaka jest, tak biologicznie patrząc, ta granica ludzkiego życia, jeśli chodzi o możliwości naszego organizmu. I właściwie przyjęło się uważać, że to jest, że tą granicę wyznacza najdłużej żyjąca osoba. I aktualnie wydaje się, że to jest w granicach tych 120-125 lat. Ale też trzeba mieć świadomość, bo tu zawsze wychodzą takie kwestie, że no przecież wiadomo, czy są doniesienia prasowe, że są ludzie żyjący 140, 150 czy ileś lat. I oczywiście tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że to nieprawda. Tyle tylko, że żeby uwierzyć, że to prawda, ta osoba musi to udokumentować. I to jest podstawowy problem. Więc dopóki nie znajdzie się taka osoba, która wykaże jednoznacznie i w sposób wiarygodny, że ona tyle żyje, to na razie ta nasza biologiczna granica wydaje się gdzieś tutaj na poziomie 120-130. Jak transhumaniści chcą radykalnie, albo nie radykalnie, ale przedłużać życie? Przede wszystkim zachęcając ludzi do zdrowego trybu życia. To jest coś, co jest tak oczywiste, że większość z nas macha ręką, ale bez tego w ogóle nie, bez sportu, bez zdrowego odżywiania się nie ma o czym mówić. Do stosowania medycyny, którą już mamy, bo na przykład dla mnie martwiące jest, że w Polsce bardzo mało neurologów chce przepisywać ludziom starszym po 70, po 80 roku życia leki, które mogłyby zatrzymywać demencję. I to jest też jeden z frontów, na których właśnie medycyna regeneracyjna i transhumaniści chcieliby powiedzieć jasno. Jeżeli mamy leki, które są sprawdzone, że działają, są dość bezpieczne, ogromna ilość neurotropów jest dość bezpieczna, przynajmniej przez najbliższe 10-20 lat używania, powinniśmy nie bać się dawać ludziom tego. Bo w tej chwili, dając 70-latkowi takie leki, możemy spowolnić to popadanie w demencję, przedłużyć ten jego health span o przynajmniej jakieś 5 lat. To jest dużo.
dalej przede wszystkim transhumaniści bardzo zachęcają do inwestowania w medycynę regeneracyjną, do inwestowania w ogóle w prawdziwe, sensowne badania naukowe, gdzie tutaj mamy ogromną ilość... A takich się dzisiaj nie prowadzi pana zdaniem? Prowadzi się, natomiast prowadzi się mało. W Polsce chyba nie mamy żadnego ośrodka, który prowadziłby badania nad taką medycyną regeneracyjną na poziomie komórki. Na świecie są, natomiast jest problem, że bardzo często pojawia się taki problem pułapki reputacji. Jeżeli badanie jest zbyt kontrowersyjne, to część naukowców nawet nie chce przeczytać i skrytykować go rzeczowo, tylko po prostu boi się podchodzić do tematu, bo to może się do nich przylepić, oto jest ten, co właśnie lubi to kontrowersyjne badanie, które wiadomo, że jest śmieszne. Ale to dotyczy jakby każdej dziedziny. To zresztą powoduje, czy to jest powód, dla którego ci, którzy odkrywają najbardziej rewolucyjne rzeczy, to wcale nie są specjaliści w tej dziedzinie. To jest bardzo delikatna rzecz i tu trzeba uważać, bo taką odpowiedzią dużej części transhumanistów, którą ja właśnie reprezentuję, jest to, że powinniśmy do badań podchodzić maksymalnie naukowo, maksymalnie sceptycznie i powinniśmy otwierać wszystkie badania. To znaczy, powinniśmy każde badanie finansowane prywatnie, jeżeli na przykład uniwersytet nie chce się zająć poprowadzeniem takiego, powinno być w pełni transparentne, w pełni opisane, reprodukowalne i falsyfikowalne, czyli powinna być jasna odpowiedź, czy nasza hipoteza zadziałała, czy nie. Powinniśmy być w stanie rzeczywiście pokazać, ten efekt zadziałał w tym przypadku, ten efekt nie zadziałał, tak żeby to nie wyglądało jak reklama. Bo mamy na rynku w ogóle światowym ogromną ilość produktów, które obiecują przedłużać życie. I wśród milionerów na przykład amerykańskich mamy ogromny problem, że coraz więcej z nich inwestuje w całkowicie szalone sposoby przedłużania życia, jak na przykład transfuzja krwi od młodych ludzi, które jest... U myszy to działa. Nie, u myszy to nie działa. U myszy działa połączenie układów krwionośnych dwóch myszy. Ale po miesiącu wspólnego, jak się odetnie, to ta mysz stara jest młoda. Nie jest młoda, ma lepszą... W wielkim skrócie. To właśnie o te wielkie skróty chodzi. To jest bardzo ważne właśnie w tej komunikacji naukowej i w ogóle badaniu, w ogóle rozmawianiu o nauce. Nie możemy robić ogólnie, nie możemy robić wielkich skrótów. Myszy nie są młodsze. Myszy mają lepszy układ mięśniowy, lepszy układ kostny niż miały, czy niż powinny mieć w tym wieku. Natomiast to nie znaczy, że możemy pobrać krew od jakiegoś 16-latka, raz w miesiącu zrobić sobie transfuzję i liczyć, że będzie nam lepiej. To jest z ogromnym prawdopodobieństwem po prostu nienaukowe oszustwo, na którym ktoś zbiera pieniądze i jeszcze przeszkadza w prawdziwej nauce, bo w tej chwili ciężko będzie w ogóle zacząć finansować rzetelne badania w tą stronę, kiedy już ktoś robi na tym jakąś podpunę. I transhumanistom chodzi też o to, miejmy twarde, falsyfikowalne badania, o których możemy dyskutować, a nie mówmy o ładnych naklejkach, o jejku, będziesz żył do 500 lat, bo masz krew 16-latka. Wypisałem sobie 4 hasła. Hibernacja, klonowanie, transplantacje i przenoszenie świadomości do komputera. Z hibernacją to jest w ogóle tak, że cała legenda mojego dzieciństwa, byłem święcie przekonany, że Walt Disney jest zahibernowany. Później, jak się dowiedziałem, że nieprawda, runęło coś, trudno. Czy hibernacja z biologicznego punktu widzenia byłaby takim krokiem, takim sposobem na przedłużanie życia? Ktoś jest chory, nie mamy lekarstwa, to go zahibernujemy, za 100 lat odmrozimy, no to wtedy będzie może lekarstwo się znajdzie. Czyli ja tu była dość sceptyczna, bym powiedziała, bo tak naprawdę pytanie jest, zamrozić można, czy my jesteśmy w stanie tą osobę później przywrócić do pełnej świadomości w takim stanie, tak samo dobrym jak była. Mówię już o wszystkich tych aspektach psychicznych również. Więc no wydaje mi się, że to jest trochę ryzykowne. Okej. Okay. Przenoszenie świadomości do komputera. To jest to hasło jednoznacznie, przynajmniej w mojej głowie, wiąże się właśnie z hasłami transhumanistów. Transhumaniści chcieliby, żeby to było możliwe i chcieliby badań w tą stronę. To mogę powiedzieć na pewno. Transhumaniści w różnych ośrodkach badawczych, w różnych korporacjach chcą inwestować w tą stronę.
mamy już pojedyncze projekty z DARPA, które to mogą przybliżać. To znaczy mamy już jakieś sposoby na odczyt aktywności mózgu z wewnątrz czaszki bez naruszenia bariery krwi mózg. Natomiast cały czas nie mamy niczego, co byłoby w stanie przeczytać każdy neuron. Tak naprawdę to nie jest nawet kwestia każdego neuronu, bo neuron jest niesamowicie złożony. Musimy przeczytać każdą cząsteczkę w każdym neuronie przeczytać, zapisać i być w stanie to zasymulować, żeby mieć mózg żeby mieć czyjąś świadomość na takim poziomie, jak postrzegamy mózg dzisiaj. No więc właśnie tutaj pan zrobił skrót myślowy, który chciałem zapytać. Czy przekopiowanie całego mózgu do komputera, czy to jest możliwe, czy nie, zostawmy na razie, czy to oznacza przekopiowanie świadomości? Zakłada się, przynajmniej dzisiejsze neuronauki zakładają, że świadomość to w ogromnej większości mózg. Mamy tutaj jeszcze bardzo dużo hormonów, bardzo dużo innych czynników z całego organizmu. Natomiast tak naprawdę nie wiemy, czy jeżeli skopiowalibyśmy czyjś mózg i zasymulowali w komputerze, to czy ta symulacja by działała więcej niż kilkanaście sekund, czy w ogóle nasze komputery byłyby w stanie zasymulować wszystkie procesy. Nie wiemy, czy znamy wszystkie procesy wewnątrz każdego neuronu i czy bylibyśmy w stanie po prostu zbudować coś wystarczająco złożonego. Więc jest kilka innych odpowiedzi. To znaczy, może nie musimy symulować mózgu całego z każdej cząsteczki, żeby dostać coś podobnego do człowieka. To nie będzie przedłużenie życia, ale już są projekty, które pozwalają nam tworzyć takie edukacyjne awatary, które opowiadają nam, kim była dana osoba i opowiadają nam o jej życiu, znając jej twórczość, znając odpowiedzi na ileś set pytań na różne tematy. Są firmy, które oferują ludziom takie coś. To są aplikacje, które można sobie zainstalować, podpiąć do Facebooka, które obserwują, co robimy na Facebooku, a jak umrzemy, to ta aplikacja będzie dalej robiła to samo. I przy okazji sprzedaje wszystkie te dane zewnętrznej firmy. Przy okazji, tego przy okazji. Natomiast tak naprawdę nie liczyłbym przez najbliższe kilkadziesiąt, kilkaset lat na możliwość bezpośredniej digitalizacji świadomości. Myślę, że to... Mózgu świadomości. Okay. Jeżeli to jest moja opinia tylko, nie jestem wiodącym neuronaukowcem w europejskim projekcie Brain. Myślę, że oni byliby jeszcze bardziej sceptyczni. Kogoś mocno poruszyło to, co pan teraz powiedział. Natomiast myślę, że te projekty, które mamy, byłyby świetnymi projektami edukacyjnymi, bo tak naprawdę my jako gatunek mamy bardzo krótką pamięć i mało z nas jest w stanie powiedzieć coś na przykład o swoich pradziadkach, a ja bym bardzo chętnie porozmawiał z jakąś siecią neuronową, która pamięta wszystkie dzieła Józefa Piłsudskiego i dowiedział się o historii znacznie więcej niż podręcznika. Więc pod tym względem myślę, że to jest bardzo sensowny krok, natomiast to nie będzie Józef Piłsudski. Okej. Pani doktor, jest mózg, w tym mózgu coś się dzieje, pomijamy na razie to. Przekopiowanie tego wszystkiego z automatu oznacza przekopiowanie osobowości, świadomości? Czy biologia na to ma jakąś odpowiedź? Mi się wydaje, że jest to trudne do wyobrażenia dla biologa. Jest taka złożoność procesów, jeśli chodzi o mózg. I to nie jest tylko kwestia ilości neuronów, które tam się znajdują, ale też ilości połączeń. Że wydaje się to być trudne wręcz w liczbach do wyobrażenia, jakie musiałby spełniać warunki taki komputer, czy taki system, który mógłby chociaż się zbliżyć do ludzkiego mózgu. Więc mi się wydaje, że ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy to będzie kiedykolwiek możliwe, natomiast wydaje mi się, że na tym etapie jest to absolutnie niewyobrażalne. Jest też troszkę tak, że my im więcej poznajemy tą biologię, tym więcej sobie uświadamiamy, że te procesy są coraz bardziej złożone. Znaczy one są złożone od początku, tylko my je dopiero postrzegamy jako coraz bardziej złożone. I tak naprawdę ile się dowiemy, o tyle się też troszeczkę czasami oddalamy od tego ostatecznego odpowiedzi na jakieś pytanie, które sobie postawiliśmy. Dlatego akurat mózg to jest już tak złożone, bo oczywiście najbardziej złożony część naszego ciała, że próbowanie jakby go odtwarzania, czy symulowania, czy podglądania konkretnej osoby, bo jeszcze jeżeli mówimy o stworzeniu mózgu jakiegokolwiek,
to może jest to jeszcze wyobrażalne. Jeżeli chcemy odtworzyć mózg ze świadomością różnych ludzi, czyli każdy ma inny genotyp, inne doświadczenia, inne te mózgi, inne świadomości, to wydaje mi się to niemożliwe. Okej, okay. Klonowanie. Zaczynam teraz od pani. Mówiła pani o bliźniakach i te bliźnięta jednojajowe genetycznie są identyczne. Tak. Po kilku latach, nawet jak wychowują się w tym samym miejscu, ale z jakiegoś powodu jeden zaczął palić, drugi nie, na przykład, mogą wyglądać zupełnie inaczej. Czy jakimś sposobem na przedłużanie radykalne byłoby ciągłe klonowanie się? Znaczy tak, no, przy założeniu, że jest to możliwe, bo już wiemy, że klonowanie nie jest czymś abstrakcyjnym zupełnie. Pytanie jest, co myśmy byśmy tak naprawdę przedłużali. Przedłużalibyśmy pewnie nasze ciało, tak? To znaczy uzyskiwalibyśmy ciągle tego samego osobnika. Albo ale przynajmniej... to by nie była ta sama osoba. Tak, tak, tak. Ale czy to będzie ta sama osoba? Zdecydowanie nie. To znaczy to, co nas kształtuje, to są również nasze doświadczenia, emocje, różne stany, w których się konkretna osoba w konkretnym czasie znajduje. I myślę, że nie ma co liczyć na to, że to też zostawia ślad jakoś w naszym DNA. Teraz przy klonowaniu być może te ślady, które na DNA pozostają, są resetowane i my mamy tę samą małą informację genetyczną, ale ona będzie już zupełnie inaczej modyfikowana, tak się kłania cała epigenetyka, czyli ten inny poziom regulacji informacji genetycznej wyższy. Także wydaje mi się, że jeżeli tak byśmy chcieli subiektywnie, czy bardzo dla własnego użytku wyobrazić sobie, że będziemy żyć, wiecie, będziemy się ciągle odnawiać, to my nie będziemy tą samą osobą tak w pełni. To chyba tak jak z tą meduzą, która może co prawda się cofnąć, ale to nie jest już ta sama meduza. Transplantacje. Kojarzy mi się samochód, oldtimer, który już by dawno nie jeździł, gdyby nie to, że cały czas mu się wymienia części. U człowieka to jest możliwe, wymiana tych części, które u osoby starszej zaczynają po prostu się psuć. To znaczy, jeżeli mówimy o tym, to możemy na pewno wymienić narządy. Już robimy dużo transplantacji. Jeżeli połączymy to z medycyną indywidualną i klonowaniem poszczególnych narządów, co już jest możliwe, gdzie nawet jeżeli urwie nam ucho, jesteśmy w stanie tak naprawdę użyć komórek stworzonych na podstawie komórek naszego ciała i wydrukować sobie taką bardzo ciekawą drukarką 3D wydrukować sobie nowe ucho i po prostu transplantować, to jest możliwe. Jeżeli mówimy o jakichś bardziej odważnych próbach, tak jak ktoś się od roku nosi z zamiarem transplantacji całej głowy, z całej czaszki do innego ciała, boję się, że nie mamy żadnej nauki, która by wyparła taką możliwość. I to jest kwestia, jeżeli ktoś ma hipotezę i myśli, że wie, jak to może działać. Ma chętnych, którzy chcą zaryzykować, niech próbuje. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się z eksperymentów, które na początku wydawały się śmieszne. Tak jak jedno z najważniejszych białek bioluminescencyjnych do oznaczania tak naprawdę różnych części komórek, odzyskaliśmy mieląc meduzy przez po prostu kilka kolejnych lat. Więc jeżeli jest ktoś, kto chce próbować, niech próbuje, natomiast to nie jest nic, co możemy obiecać, że będzie działać. Pani doktor, transplantacje. Jak wymieniamy? Okej, serce można wymienić. Płuco też. W zasadzie prawie wszystko, co mamy w szeroko rozumianym brzuchu, się wymienić. Ale czy to oznacza, że bylibyśmy wiecznie młodzi non-stop wymieniając? Nie, no myślę, że to oczywiście to by pomogło na tyle, żeby nas usprawniło na jakiś czas, a przy tym najsłabszy element, który nas będzie ograniczał, możemy go w jakiś sposób, jeżeli możemy go naprawić, wymienić, to sobie polepszymy jakość życia. Wydaje mi się, że nie, bo jednak człowiek nie jest taką układanką, która składa się z elementów, trochę jak maszyna. I jak wymienimy jedną, drugą, trzecią, czwartą, to ona zaczyna działać znowu lepiej, dlatego że to wszystko jeszcze między sobą oddziaływuje i współgra. I tak naprawdę były takie prowadzone symulacje i opisywane, że to tak dobrze, troszkę inny temat, ale mniej więcej odpowiada na tego typu rozważania, że wraz z wiekiem człowiek coraz więcej choruje, jest szereg chorób związanych z wiekiem. I pokazano, czy tak przypuszczano, że oczywiście teraz idzie szereg badań, żeby zwalczyć nowotwór, zwalczyć Alzheimera, zwalczyć cukrzycę, to są wszystko choroby związane z wiekiem. Ale jeżeli byśmy nawet
mieli lek na nowotwór, taki, który usuwa wszystkie nowotwory, albo na Alzheimera, to my byśmy wydłużali życie tylko o troszeczkę. I tak naprawdę ludzie by umierali jak nie z powodu nowotworu, to z powodu chorób serca na przykład. Więc zawsze znowu ten, nie byłoby aż tak cudownego efektu. I tak naprawdę wydaje się, że tylko jeżeli będziemy w stanie w jakiś sposób to starzenie opóźnić, to opóźniamy również wszystkie choroby i tylko w ten sposób to życie przedłużamy. I tu jest troszkę też podobnie, to znaczy wymienienie jednego elementu w ramach medycyny transplantologii wcale nie oznacza, że za chwilę nam gdzie indziej znowu się nie zrobi wąskie gardło, jakiś defekt i że to właściwie będzie tylko się napędzało. Także myślę, że to może poprawić, ale nie znacząco przedłużyć. To pan się jeszcze odnieść? Szanowni Państwo, ja bardzo chcę, żebyście Państwo też mieli okazję i możliwość zadawania pytań. Mój mikrofon jest do Państwa dyspozycji. Jeśli tylko mogę prosić o podnoszenie rąk, będzie mi łatwiej. A jest jeszcze jeden, super. Tak, mam pytanie do Pana Pawła, bo mówił Pan właśnie o m.in. The Human Brain Project. Akurat jeden z transhumanistów, Randall Kenne, to jest człowiek, który wtedy działa. I właśnie on i jego carbon copies przez, o ile pamiętam dobrze, jak ja publikowałem pracę o prawie dotyczącym emulowania ludzkiej świadomości i konsekwencjach prawnych takiego aktu, on w tym samym Journal of Artificial General Intelligence publikował swoje na temat proponowanych metod. Poza tą właśnie nanotechnologią, którą między innymi forsuje Kurzweil, tak naprawdę on mówił o metodzie fMRI, ale z tego, co się ostatnio dowiedzieliśmy, metoda fMRI miała jakieś poważne błędy. Czy mógł Pan to jakoś tak przybliżyć? To jest jedna z rzeczy, dla której właśnie trzeba położyć ogromny nacisk na przejrzystość badań, bo ostatnio powstało potwierdzenie badania, które znamy już od 2002 roku. Otóż straciliśmy 15 lat badań neuronaukowych opierających się właśnie na skanach mózgu fMRI, ponieważ okazało się, że używano pakietu naukowego, który nie był wystarczająco dobrze sprawdzony i po prostu generował do 70% fałszywych pozytywów. To znaczy, że trzeba założyć, że wszystkie badania, które przez ostatnie 15 lat na całym świecie, ponieważ to był standard światowy, ten pakiet, które używały fMRI, trzeba tak naprawdę przeliczyć od nowa. Mamy gigantyczny problem, dlatego że ogromna ilość uniwersytetów, ośrodków badawczych nie trzyma tych danych, nie ma możliwości przeliczenia tego. Także nie wiemy tak naprawdę nic na temat możliwości emulowania mózgu, czy możliwości w ogóle współpracy z fMRI, dlatego że straciliśmy 15 lat badań i stracimy więcej, dlatego że uniwersytety nie przeraziły się tym, nie podjęły się masowej retrakcji tych badań i stwierdzenia, kasujemy wszystko, co było przez ostatnie 15 lat i przeliczamy, tylko na wnioskach z tych 15 lat badań powstają nowe badania, które zakładają, że tamte były prawdziwe. To będzie problem, który będzie straszył neuronauki przez jeszcze jakieś 5-10 lat przynajmniej, dlatego że popełniono błąd. To jest gigantyczny właśnie sygnał dla wszystkich, którzy interesują się medycyną i którzy interesują się rozwojem nauki, abyśmy w miarę jak to się komplikuje, coraz bardziej przyglądali się, jakich narzędzi używamy i coraz bardziej otwarcie mówili, pokazywali tego. Nie bali się podzielenia się, bo to jest moja metoda z mojego laboratorium. Musimy pokazać, pozwolić każdemu skrytykować, żeby nie obudzić się 15 lat później, gdzie praktycznie wszystko, co wiedzieliśmy, okazuje się nieprawdą, albo okazuje się przynajmniej do ponownego przeliczenia. Bardzo proszę. Dzień dobry, Adam Zupa, Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne. I tutaj chcę jakby się odnieść jeszcze do jakby zaczęcia całej dyskusji, do części biologicznej, ponieważ no, jest kilka rzeczy, z którymi chciałbym się nie zgodzić i chciałbym jakby od Pani, jakby, no bo to bardziej z Pani części odniesienia, czy też odpowiedź. Pierwsza rzecz to jest całe przedłużanie, czyli healthspan a lifespan. Jeżeli popatrzy się na jakby proces starzenia, to w momencie, w którym chcielibyśmy powstrzymać, jakby przedłużyć lifespan
Czy to w ogóle ma jakieś zastosowanie w znaczeniu, czy praktyczną możliwość? Bo jeżeli popatrzymy na sam Hausmann, to wszystkie uszkodzenia, które następują w trakcie starzenia, są to uszkodzenia naszego DNA, które powstają wskutek różnych uszkodzeń. Jest to zewnętrzne i wewnętrzne. Tak więc w tym momencie, w którym organizm jest jakby nasz Hausmann się przedłuża, czyli nasze organy są w dobrym stanie, tak naprawdę też całość reszty organizmu się nie starzy, tak więc nie starzeje. Tak więc tutaj jakby myślałbym, że nie może istnieć sytuacja, w której Hausmann byłby równy lifespan dla naszego gatunku. Druga rzecz, na którą chcę się odnieść, to jest patrzenie na jakby ewolucję śmierci z punktu widzenia grupy, ponieważ pani tutaj wspomniała, że starzenie powstało, śmierć istnieje dlatego, ponieważ grupa by nasza ludzkość by nie wyłowała. Na ewolucję warto zawsze patrzeć z punktu widzenia jednostki. Oczywiście, i tutaj jakby z takich, powiedzmy, rozważań, czy też artykułów naukowych, które jakby czytałem, bardziej się pan na to patrzy wskutek tego, że po prostu było to opłacalne dla jednostki i po prostu ograniczoność zasobów, która w tamtym momencie ewolucji istniała, nie pozwoliłaby na zachowanie wszystkich jednostek i dlatego w zasadzie śmierć ma uzasadnienie ewolucyjne. Znaczy teraz jest takie uzasadnienie, to jest inna sprawa. I trzecie to jest, chcę się odnieść, jeżeli chodzi o badanie genetyczne, mianowicie bliźniaków, bo tutaj zrobiliśmy podział 30-70 i z tym uważam, w sensie, tak, jeżeli chodzi o same geny... 30 to geny, a 70... Właśnie, i myślę, że byliśmy trzeci komponent. Dlatego, ponieważ to nie jest tylko geny startujące, z którymi zaczynamy, tylko w trakcie iścia naszego życia stale następują modyfikacje genetyczne, zmienia się nasza epigenetyczna ekspresja i to jest w zasadzie różnica. Są to losowe zmiany i dlatego bliźniaki starzeją się w innej jakby czasie niż osoby. No i oczywiście sama epigenetyka jest związana z naszym trybem życia. I na to chciałbym, żeby... Dziękuję bardzo. Pani Mark? Znaczy tak, jeżeli teraz ja będę starać się, nie wiem, czy dobrze zrozumiała. Jeśli chodzi o tą epigenetykę, to ona się mieści według mnie w dużym stopniu właśnie w tym wpływie środowiska, tak? Czyli te 30, ja się zgadzam, że jeżeli uznamy epigenetykę jako czynnik genetyczny, to na pewno to nie będzie 30%, tylko więcej. Chodzi o... Bo jest epigenetyka, na którą mamy wpływ, czyli nasze właśnie tryb życia, to jak żyjemy, jest epigenetyka, na którą nie mamy wpływ, przykładowo przy podziale komórek, albo nie wiem, jaki wpływ mamy na uszkodzenia przez UV, też może mitochondrialne uszkodzenia, które są związane z kolei już z naszą genetyką. Tak więc podzieliłbym tutaj na jakby dwa rodzaje modyfikacji. A jak by pan to podzielił? Nie 30 na 70, tylko jak? Znaczy ja tutaj nie mogę się odnosić do konkretnych procentów, ponieważ to jest, myślę, że bardzo różni się od konkretnych jednostek. Tak więc myślę, że nie można robić ogólnego podziału i dla każdego jest to bardzo różne. Nie, no to znaczy wiadomo, że to jest statystyka i mocno uśredniona sprawa. Chyba pan jeszcze... Znaczy mówiąc, bo pan co powiedział o uszkodzeniach DNA, ja mówię, genetyka to jest tylko kwestia genów, czyli informacji zapisanej w genach. Nie chodzi mi absolutnie tutaj o uszkodzenia DNA, które w tym DNA się pojawiają, które oczywiście robią masę złych rzeczy i faktycznie na pewno na poziomie komórkowym to wiadomo, że uszkodzenia DNA są przyczyną starzenia, to bez wątpienia. Bardzo proszę. Jeszcze pan chyba miał coś, a ja pan miał trzy pytania. Może jeszcze pierwsze, bo to drugie to takie jakby filozoficzne. Tak więc pierwsze chodzi o jedynko. A o to health lifespan. To znaczy tak, ja myślę, że absolutnie ja nie mówię, że u człowieka możemy osiągnąć health span takiej samej długości jak lifespan, aczkolwiek tak naprawdę to wszystko zależy, tak jak mówiłam, jak my zdefiniujemy ten health span, to znaczy czy to jest czas, kiedy człowiek doznaje, nie ma żadnej przewlekłej choroby, ma jedną przewlekłą chorobę, ale z nią sobie dobrze radzi. Myślę, że to jeszcze jest za duży... To nie jest absurd, że definiujemy health span, skoro jeżeli
stale i tak następują uszkodzenia, to są po prostu jakby poziom uszkodzeń, który definiujemy, aha, to jest już załóżmy niehalstana. Nie. Ja myślę, że to jest rzecz bardzo indywidualna. To znaczy ja nie przekładałabym ilości uszkodzeń na ten. To healthspan absolutnie odnosi się do stanu zdrowia i samopoczucia tak naprawdę człowieka. I teraz to jest też tak, że jeden sobie z jakimiś uszkodzeniami radzi lepiej, drugi gorzej. To nie jest automat, więc ja myślę, że trudno było to skorelować jeszcze z ilością uszkodzeń, jakie my mamy. To myślę, że to jest znacznie bardziej ogólne stwierdzenie i niemierzalne tak do końca. Bardzo proszę. Marek Grzelak. Ja mam dwa pytania, takie ogólne. Pierwsze, na ile telomeraza nam może pomóc w tym przedłużeniu życia? Powiem, że jest to jakaś nadzieja, chociaż trudno mi w tej chwili dociec, czy jest światełko w tunelu. A drugie moje pytanie dotyczy podziału komórki. Wiemy, że komórka się dzieli określoną ilość razy i więcej nie. Więc moje pytanie brzmi, gdzie jest to zapisane, że załóżmy 50 razy, czy nie możemy iść do tego miejsca i wpisać tam 200 albo 400? Obydwa te pytania się łączą oczywiście, bo tutaj jeśli chodzi o liczbę podziału, które może wykonać komórka, wydaje się to być dość nieodzownie związane z telomerami, a telomery to też wiążą się z telomerazą. To znaczy uznaje się, że takim biologicznym zegarem, tak zwanym replikometrem, są właśnie telomery i ich długość. One przy każdym podziale się skracają. I teraz to są końcówki chromosomów. To są końcówki chromosomów, tak, które zabezpieczają każdy chromosom przed uszkodzeniem tak naprawdę i stanowią taki strażnik integralności naszego genomu. Także wiadomo, że komórki się starzeją, kiedy telomery są bardzo krytycznie krótkie, to znaczy komórka przeszła już tyle podziałów, że te telomery się skróciły tak, że dla komórki jest to sygnał, że doszło do uszkodzenia DNA. Tak to odczytuje komórka. I faktycznie telomeraza jest takim enzymem, który ma zdolność odbudowywania telomerów, czyli tak jakby mogłaby przedłużać to życie. Z natury nasze komórki, większość naszych komórek ma tą telomerazę na bardzo niskim poziomie aktywności i ona nie jest w stanie odbudowywać tych telomerów, tylko są niektóre komórki, komórki zarodkowe, komórki macierzyste, komórki progenitorowe, które mają wyższy poziom telomerazy i one w związku z tym mogą się dzielić więcej razy albo bardzo długo. Niestety też aktywną telomerazę mają komórki nowotworowe i to właśnie dzięki tej telomerazie te komórki się dzielą w nieskończoność. Więc jeśli chodzi o telomerazę i terapie związane z telomerazą, to faktycznie jest bardzo dużo badań w takim kontekście, czy to może nam pomóc wydłużyć życie. Jest to bardzo logiczny kierunek i od dawna badany. Trzeba mieć tylko świadomość, że tak jak powiedziałam, ta telomeraza może też działać na naszą niekorzyść, bo może promować transformację nowotworową. I były nawet takie doświadczenia prowadzone, gdzie myszom genetycznie wprowadzono gen kodujący telomerazę i one żyły krócej, bo umierały, miały większą zapadalność na nowotwory. Więc to nie eliminuje absolutnie telomerazy jako bardzo atrakcyjnego celu w terapiach, które miałyby zmierzać do wydłużenia życia. Natomiast to jest bardzo wszystko subtelna gra, tak jak wszystko zresztą w biologii. To znaczy akurat ze starzeniem, to na przykładzie starzenia komórkowego dobrze widać, że nie zawsze starzenie jest złe, czasami jest nam potrzebne i czasami ten czynnik, który my na przykład możemy podać, żeby powstrzymać starzenie, wcale nie będzie koniecznie działał na naszą korzyść. Więc telomeraza jak najbardziej tak jest cały czas bardzo intensywnie badana i to zarówno w kontekście wydłużenia życia, jak i walki z nowotworem, bo to chodzi i o aktywację, i o hamowanie w zależności od kontekstu. Czyli rozumiem, że ta ilość podziału komórki, o którym mówiłem, to wiąże się ściśle z długością telomerów, tak? Tak, jest to złote. Pan z przodu, bardzo proszę. Pierwsze pytanie, żadnych trudnych pytań. To się okaże. Pierwsza uwaga, jeżeli byśmy żyli bardzo długo w dobrym zdrowiu, to z czego by żyły firmy farmaceutyczne i usługi medyczne? Przecież wzrost, rozwój świata, PKB wielkich cywilizowanych krajów jest faktycznie na windowaniu usług medycznych.
Czyli te firmy żyją z tego, że jesteśmy chorzy, a nie z tego, że jesteśmy zdrowi. Swoją drogą oni jak najdłużej chcą, żebyśmy byli chorzy. To jest jedna uwaga, a teraz coś optymistycznego, bo między hibernacją jest stan przejściowy. Nazywa się to śpiączką, czyli jeżeli sobie wyobrazimy klinikę śpioszek na Niebudzi i będą osoby tam w stanie obniżonej temperatury, czyli 33 stopnie, 31, 25, to w tym momencie metabolizm zostanie spowolniony, czyli uzyskujemy wydłużenie życia. To jest w tej chwili już praktykowane przez tych bogatych ludzi, którzy mając nieuleczalną chorobę, po prostu czekają na wydrukowanie chorej trzustki. Czyli to ma sens, że się kąpać w zimnej wodzie? To zawsze. Okej. Okay. Czy Państwo chcecie skomentować coś powiedzieć? To znaczy, ja bym się może odniósł do pierwszej części, dlatego że to jest rzeczywiście problem, jak możemy podchodzić do rozwoju medycyny, tak aby modelem biznesowym firmy nie było utrzymywanie ludzi jak najbardziej zależnych od leków. I to jest też jeden z problemów, którym transhumaniści się zajmują i jak próbują stworzyć hipotetyczny model ekonomiczny, jakby to mogło działać. Tutaj ekonomiści dają różne propozycje typu ubezpieczenie, gdzie na przykład lekarz może dostawać pieniądze za każdy dzień, kiedy pacjent nie jest na coś chory. Oczywiście to się zapada przy chronicznych chorobach. Natomiast znowu dążę tu do jednego. Jak największa otwartość na jak największa otwartość badawcza, jak największa dostępność do informacji naukowej i przede wszystkim brak bardzo toksycznej rzeczy, którą mamy teraz w systemie ekonomicznym, to znaczy brak przedłużania patentów medycznych. Coś, na co teraz zdecydował się tylko jeden kraj, Indie, dzięki czemu w Indiach wiele leków... Nie przedłużanie, tak. W tej chwili z mojej wiedzy wynika, że tylko Indie odmawiają ponownej rejestracji, czy nie wiem, jak to prawnie jest... Opatentowania. Nie, one patentują, ale one nie przedłużają patentów. Tak. Wiele leków, które dla nas są lekami w pełni własności jakiejś firmy, w Indiach po 20 latach są już lekami generycznymi. Także mamy przypadki, gdzie na przykład w Indiach lek może być 30 razy tańszy, dlatego że rząd indyjski uznał, że właściciel tego patentu to już odbił już sobie zarobię. I też bardzo ciekawe jest, żeby właśnie przyjrzeć się indyjskiemu modelowi rozwoju medycyny i rozwoju nauk biologicznych, dlatego że tam mamy coraz większy nacisk na właśnie otwartość i państwo coraz bardziej wymaga, aby każde laboratorium państwowe rzeczywiście pokazywało wszystkie swoje wyniki, co właśnie może nam pomagać w jak największym obniżaniu ceny leków. Także to jest coś, czemu warto się przyglądać. Natomiast bardzo przestrzegam przed tym, żeby przed po prostu pójściem w lęk przed Big Pharma, lęk przed wszystkimi tak naprawdę, przed badaniami najnowocześniejszych technologii medycznych. Dbajmy o to, aby medycyna była jak najbardziej otwarta i dostępna i nie bójmy się jej rozwijać. Bardzo proszę. Ja mam oczywiście kilka uwag, ale pytania. Odnośnie tego, o czym mówili Państwo w panelu. Po pierwsze, odnośnie średniej długości życia. Czy nie sądzą Państwo, że przypadkiem średnia długość życia to jest coś, na co w wiekach poprzednich miała wpływ również przeżywalność noworodków i w związku z tym... Głównie, chyba. I w związku z tym może powstać mylne wrażenie, jeżeli ta średnia jest 40-letnia, że wtedy nie było osób w wieku lat 70. Owszem, były. Jakby gdybyśmy chcieli malować taką różnicę między nami a onymi, naszymi przodkami, to trzeba byłoby jednak uczciwie się przyjrzeć jakby wiekowi dożywalności ludzi starych. Podejrzewam, że ta różnica nie byłaby aż tak drastyczna, czy tam 40 lat, prawda? Tej średniej, która jest modelowana przez różne czynniki, nie tylko dożywalność. Tylko 50-latek był wtedy starcem. Właśnie nie wiem.
właśnie nie wiem, jak to było. W wielu pamiętnikach historycznych chociażby mówi się, no, że ktoś tam był leciwy, miał 55 lat. Znaczy oczywiście zdarzali się pewnie w Egipcie też, nie wiem, w starożytnym Rzymie ludzie, którzy mieli lat 90 i 100. Być może, tylko chodzi oczywiście no jestem o pośrednią jestem okres Biblii, kiedy i o statystykę. Druga rzecz, czy nie sądzą Państwo, że nie ma się co martwić o ekonomię, znaczy w sumie dla nich pracował, jeżeli mówimy o tym headspan, ponieważ wtedy jakby przechodzimy tylko zmianę etykiet, tak, i mówimy, pracować się będzie do wieku lat 100-120, ponieważ do tego momentu będziemy mieli headspan i osoby 120-letnie będą genialnymi profesorami filozofii, których ja już teraz zazdroszczę tym wiekom przyszłym. Trzecia rzecz, czy nie... Czy można się tylko tutaj odnieść? Ponieważ jeżeli mówimy o dłuższym wieku tej produktywności, bardzo ważne jest, żebyśmy zauważyli, że ekonomia i w ogóle kultura nam się gigantycznie zmienia i coraz bardziej przechodzimy na gospodarkę tworzenia intelektualnego. To może być dobre, jeżeli mówimy o tym, że osoba starsza nie będzie musiała dźwigać ciężarów, ale może być krytyczne, jeżeli mówimy o tym, że osoba musi być cały czas na bieżąco. To będzie wymagało też gigantycznej zmiany kultury, aby osoba po 60 roku życia cały czas chciała się dokształcać i tak jak mówiłem, będziemy musieli zdefiniować, co to znaczy osiągnięcie w życiu. Nawet nie wiem, czy będziemy w stanie przyznać tytuł profesora na więcej niż 10 lat, kiedy dane będą się zaktualizować. Oczywiście, jest kiedy... takie możliwe. Właśnie, może to jest dzisiaj są sytuacje ewolucyjne. Ja podaję teraz przykład z mojego własnego życia. Jako osoba ponad 40-letnia i filozof doradzam teraz młodym ludziom, tych lat 20, którzy robią startupy, są firmy technologiczne. I to są ludzie, którzy są genialnie obsłukani w takich rzeczach, które ja otwieram oczy jak szlaban. Natomiast kiedy ja z nimi rozmawiam o sensie, o logice zarabiania pieniędzy, o modelowaniu biznesowym, to wtedy oni otwierają oczy. Czyli oni mają coś dla mnie, co jest dla mnie nowością i sensacją i vice versa. To znaczy, że to nie jest tak, że ja jako osobnik typu mający tej technologii nie jestem w stanie niczego im dać. Ja im daję trochę inną warstwę tego. Ale oni jej bardzo potrzebują, naprawdę. Kiedy z nimi rozmawiam, oni potem mówią, stary, przyjdź do nas na TEDzie, musisz to powiedzieć, po prostu genialne. Ja mówię im o rzeczach, które ludzkość zna od setek czy tysięcy lat, która jest podstawą logiką zarabiania, a oni są stworzyć firmę, która ma zarabiać, tak? Więc jakby jest warstwa tego, że oni tam robią jakieś komputerowe rzeczy, których ja nie rozumiem. I jest warstwa tego, że to ma na koniec zrozumieć wynik finansowy, który ja rozumiem lepiej trochę czasem niż oni. Tak? Więc jakby mamy coś sobie nawzajem do sprezentowania, nawet jeżeli ja jestem starym grzybem, to w ogóle nie rozumiem, co oni robią. Przepraszam, ja mogę tylko powiedzieć, że to, co pan mówi, jest absolutnie prawdą i to się nazywa doświadczenie. I że tak naprawdę to funkcjonuje od zawsze, to znaczy w takich starych, bardzo historycznych społecznościach łowieckich, zbierackich najbardziej efektywnym łowcą wcale nie był ten najmłodszy, który był najbardziej sprawny fizycznie, tylko ten w tym wieku średnim. Więc ja myślę, że to dokładnie tak oddaje to co pan mówi, że kult młodości bez przesady, bo sama młodość to jeszcze nie wszystko, więc to połączenie absolutnie. Ja przepraszam, że teraz użyję tego słowa, ale powiem słowo Platon i być może trzeba będzie sobie zrewidować strukturę społeczną i powiedzieć, może pewnego pięknego dnia będzie klasa 20-30-latków, którzy będą nosić i dźwigać i klasa 200-latków, którzy będą mówić, gdzie zanieść i co dźwigać. Nie wiem, ale znaczy, to brzmi jak Terezja, ale weźmy pod uwagę, że mamy pewien układ odniesienia, który jest aktualny, tak? Czyli mówimy o tym, że żyjemy w świecie, w którym jest pewien mit egalitaryzmu, tak? Jest jednak mitem. I jakby kolejna rzecz, czy nie sądzą Państwo, że przypadkiem nie ma co rozgraniczać między wytwory człowieka a wytwór ewolucji i stawiać nas po przeciwnej stronie stołu negocjacyjnego z ewolucją? Jeżeli wziąłem pod uwagę, że jako ludzie jesteśmy wynikiem ewolucji, więc w pewnym sensie to, co my robimy, jest też wynikiem ewolucji. To tak jak Bóg nie działa bezpośrednio przychodząc w postaci Chrystusa i przesuwając kroki, tylko mówimy, że Bóg działa przez ludzi. Tak? Więc ewolucja działa przez ludzi. Tak?
my wytwarzamy coś, ale umówmy się, na początku to ewolucja wymodelowała nas takimi, jacy tworzą te rzeczy, które tworzą. I powoli już musimy, przepraszam, nie chcę być brutalny. Dziękuję serdecznie. Ale aż tak nie, no nie, znaczy aż tak nie musimy kończyć, po prostu.